Z tych wszystkich kandydatów, którzy byli, no to najbardziej właściwy jest Marek Jurek, no ale wiadomo, że on nie ma takiej siły przebicia, nie? To trzeba było wybierać Kaczyński i Komorowski, no to wiadomo, że jest Komorowski. Jest plus. No, no bo już mieliśmy jednego Kaczyńskiego, no, a jego brat ma bardzo podobne poglądy. No i to w sumie było strasznie niepostępowe, no a to trzeba jakoś jakieś zmiany. Zobaczymy czy najlepsze, ale właśnie, no. Ani jeden, ani drugi. Tak naprawdę to właśnie, ani jeden, ani drugi. Tak ktoś jeszcze by się przydał taki pomiędzy. Ale jakbyście miały wybierać właśnie jakieś mniejsze zło, no w drugiej turze co będzie między tymi dwoma. Ja myślę, że chyba tak, a jak to odwrotnie. Tak mi się wydaje, że już lepiej już nie będzie ta partia pobyła, niż, niż mają się znowu jakoś tam nie wygadywać. Boisz się, znaczy ja myślę, że oni się znowu będą znowu drzeć te koty i tak. Nie dogadają się, co będzie więcej zamieszania i gadania niż na wszystko. Tak mi się wydaje. Tak jak rozmawiałam nawet w akademiku z kolegami, to też oni są bardziej już za Komorowskim, bo tak jak mówią, że jak będzie Kaczyński, to Rosja nam wszystko zamknie. Nie będziemy mogli mleka, mięsa dawać na wschód. Wszystkie kontakty nam odetną. Ale to jeszcze się okaże. Wyniki to były do przewidzenia, że takie będą. Kaczyński, ten. Było jasne, że oni będą przejdą do kolejnej tury. Nie przepadam za Komorowskim. I pomyślałem, miałem nadzieję taką, że jednak nie przejdzie, ale to nudna nadzieja. Najbardziej to tak myślę, że Napieralski by był najodpowiedniejszy, jak według mnie. Cieszy mnie to, że w sumie na czele jest ten kandydat, na którego głosowałem, ale nie cieszy mnie to, że również Kaczyński uzyskał tyle głosów, że po prostu przejdzie do drugiej tury. Znaczy Komorowski nie uzyskał tych 50%, bo wtedy, kiedy będzie w drugiej turze dwóch kandydatów, no jeszcze nie wiadomo kto będzie prezydentem, różnie to się może potoczyć, a raczej wolałbym uniknąć tego, że Jarosław Kaczyński będzie moim prezydentem. Po prostu nie za bardzo mi się to widzi. Dlatego mam pewne obawy co do drugiej tury. Taki jest w sumie główny wniosek. Wynik można powiedzieć, że to przewidzenia był, jeżeli chodzi o na razie powiedzmy ten procentowo. A druga tura pokaże dopiero rzeczywistość, tak nazwijmy. Na razie to jest po mojej myśli, tak można powiedzieć. Dokładnie po mojej myśli. Ja się tego spodziewałem i to pokazywał sondaże, który powiedzmy nam raczej nawet według mnie nie powinno być, ale wyniki poszły tak, jak powiedzmy miało to wyglądać, tak? Nie były żadnym zaskoczeniem. No ja głosowałem na Komorowskiego, zdawałem się na niego, aczkolwiek uważam, że w sumie w tym roku, jak i w poprzednim roku, nie było konkretnego kandydata, na którego mógłbym oddać głos i się tak nie zastanawiać nad tym, czy to jest dobry głos, czy coś się zmieni w moim kraju, nie? Mm-hmm. I tak naprawdę myślę, że to jednak tak będzie tak, jakby było dotąd, że będą się kłócić, będą ciągle jakieś problemy, nie? To było raczej oczywiste, że nikt nie wygra tak na dzień dobry, że dostanie więcej niż 50%, nie? To było raczej pewne, że to będzie jakoś to procentowo te głosy będą rozrzucone po kandydatach. No i dwóch faworytów, czyli Jarosław Kaczyński i Bronisław Komorowski, jednak będą przodować. Nie? Po pierwszej turze to zawsze człowiek nie wie jeszcze jaki jest. W każdym bądź razie, no akurat po mojej myśli to nie przebiegło. Zobaczymy, jak to wyniknie z drugiej tury, bo wiadomo, że pierwsza to jest taka, można powiedzieć, próbna. Dużo ludzi nie poszło głosować, na pewno, bo wynika to z procentu ludzi głosujących.